Mariusz Kamiński i Maciej Węsik. zostali wczoraj zatrzymani przez policję w pałacu prezydenckim i doprowadzeni do aresztu śledczego w Grochowie. O co w ogóle chodzi z tą całą aferą? Jaki związek z tym wszystkim ma Andrzej Leper i gdzie wyrok będą odsiadywać skazani? Ja jestem Bagiet, były policjant mówił o służbach bez cenzury. Zapraszam na kolejny odcinek. Siemano mordeczki, sierżant Bageta z tej strony. No dzień dobry. Słuchajcie, wczoraj, zaraz przed rozpoczęciem mojego streama na Twitchu dotarła do mnie no łamiąca wiadomość, jak to mówią Amerykanie. Nie? czyli Wąsik. i Kamiński zostali w końcu zatrzymani i to w Pałacu Prezydenckim, więc było to dość spektakularne, przez policję i doprowadzeni najpierw na jednostkę policji na KRP7, chyba z tego co pamiętam, a potem już do aresztu śledczego i jest to w sumie dziwne, zaraz Wam powiem dlaczego tak się stało, dlaczego uważam, że takie zachowanie jest dziwne. Wcześniej jednak zapraszam do wsparcia mojego kanału kliknięciem przycisku wesprzy przy nazwie kanału albo na Patronite, gdzie możecie to zrobić już od w sumie wielu lat. Bardzo wam dziękuję z góry. Jezu, ja już się w końcu lepiej czuję po tej chorobie, już czuję, że mi puszcza. Ale wczoraj przed rozpoczęciem mojego streama na Twitchu Ola mi mówi: Ty, bagiet, słuchaj, bo w ogóle Kamiński i wąsik są zatrzymani. Ja mówię, co? A dopiero co nagrywam film o tym, że sąd wydał nakaz aresztowania Kamińskiego i wąsika. Tam w ogóle wywiązała się między wami dyskusja, w sumie fajna, bo jakoś nie była bardzo wulgarna. I teraz też zachęcam do komentowania filmu. Dajcie znać, co sądzicie o całej tej sytuacji. W każdym razie mogliśmy wczoraj już przeczytać o 15:35 Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński zatrzymani w Pałacu Prezydenckim. Policja zatrzymała byłych posłów Macieja Wąsika oraz Mariusza Kamińskiego w Pałacu Prezydenckim. Poinformował m.in. ONET. Informacje o zatrzymaniach potwierdził wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. I szczerze mówiąc, ja już jak słyszałem tę wiadomość, że oni są w ogóle poszukiwani tak naprawdę, no bo już jest wystawiony na nich nakaz aresztowania, to miałem takie myśli. Czy będą się ukrywali? Czy bardziej prawdopodobne będą szli w zaparte, że są niewinni i że w ogóle to ułaskawienie prezydenta z 2015 roku, a przypominam, Andrzej Dudaj ich ułaskawił w 2015 roku, z tym, że ułaskawił ich według bardzo dużej ilości prawników nieskutecznie, ponieważ ułaskawił ich przed prawomocnym skazaniem, więc no tak naprawdę do chwili prawomocnego skazania te osoby są niewinne, no to jak można ich ułaskawić? Ułaskawia się, jak sama zaskazuje, jak ktoś jest winny. No a oni winni tak naprawdę w świetle prawa nie, nie byli, więc jak prezydent mógł ich ułaskawić? No w każdym razie okazało się, że zostali skazani wyrokiem prawomocnym jeszcze w zeszłym roku 20 grudnia, no i zrobiło się cały ajwaj, że powinni pójść po prostu do pierdelka Bożego. No i ona mi mówi, słuchaj, bo w ogóle prezydent że w ogóle zaprosił do pałacu prezydenckiego 9 stycznia na godzinę 18. Ja mówię, no to musieli być naprawdę turboidiotami, żeby pojechać tam, wiedząc, że są szukani przez policję, bo już jest wydany przez sąd wykonawczy w Warszawie nakaz aresztowania na nich, no to musieli być naprawdę wyjątkowymi idiotami, żeby stawić się w pałacu prezydenckim 18, gdzie prezydent oświadczył to we wszystkich swoich mediach społecznościowych, no bo w tym momencie poszukiwacze, czyli tacy policjanci, którzy zajmują się poszukiwaniem osób, którzy powinni być przeprowadzeni przed wymiar sprawiedliwości albo Właśnie celem odbycia kary, no bo mają w tym momencie robotę na talerzu. No ale mówię, no nie można być takim głupim. No. Otóż nie. Do tego wrócimy, ale najpierw o co w ogóle chodzi, dlaczego oni zostali skazani i czym była ta cała afera gruntowa? Bo wszyscy mówią, że w aferze gruntowej i tak dalej, w ogóle widziałem na TikToku, że pod moim filmem tam o Wąsiku i Kamińskim pytaliście masowo. Czy na Instagramie, to bo nie pamiętam. No, gdzieś w każdym razie pod którąś moją twórczością internetową pytaliście, O co chodzi? Całe te. No, bo ci młodsi widzowie, ja mam 30 lat, więc pamiętam o co chodzi. Całe te. W miarę. Więc przypominam, o co chodziło w aferze gruntowej i dlaczego Andrzej Leper ma coś wspólnego ze sprawą. Przypominam, że Andrzej Leper w tajemniczych okolicznościach popełnił samobójstwo w 2011 roku, chyba we wrześniu albo w sierpniu. Afera gruntowa, potoczna nazwa afery korupcyjnej w Polsce, która wybuchła latem 2007 roku, doprowadzając do dymisji. Wiceprezesa Rady Ministrów i ministra rolnictwa Andrzeja Lepera 9 lipca 2007 roku. Afera również doprowadziła do rozpadu rządzącej wówczas koalicji PiS-LPR i samoobrony RP. Według informacji przekazywanych przez media, sprawa rozpoczęła się od rozpowiadanych przez dwóch biznesmenów informacji o tym, jakoby mieli oni odrolnić każdą działkę w Polsce. CBA, mając na celu ujawnienie szczegółów sprawy, rozpoczęło wobec nich prowokacje. Podstawieni przez CBA agenci, podając się za szwajcarskich przedsiębiorców, zaproponowali im łapówkę w zamian za pomoc w odrolnieniu działki w Muntowie. Podczas akcji CBA weszło rzekomo w posiadanie informacji o tym, że część łapówki ma trafić do Andrzeja Lepera, Janusza Maksyminiuka i jeszcze jednej osoby. Ale to nie wszystko, moi drodzy, ponieważ ostatecznie w całych ustaleniach tej sprawy Kamiński i Wąsik to nie były jedyne osoby, które miały ponieść konsekwencje w związku z tymi, wobec których były wszczęte postępowania, właściwie przeciwko których były wszczęte postępowania przygotowawcze, potem już postępowania karne w sądzie. No bo mamy już tak: Andrzeja Lepera, który już nie będzie pociągnięty nigdy do odpowiedzialności, bo popełnił samobójstwo albo a zresztą mnie w 2011 roku mamy do tego... I mamy do tego wąsika, ale kto jeszcze jest w to zamieszany? No, słuchajcie, Piotrowi Rybie i Andrzejowi Kryszyńskiemu prokurator przedstawił zarzuty płatnej protekcji. Obaj zostali tymczasowo aresztowani, a następnie zwolnieni za poręczeniem majątkowym. Piotr Ryba spędził w areszcie prawie 12 miesięcy. 10 września Andrzej Kryszyński przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. 6 października 2009 roku w związku z tą sprawą prokurator prokuratury okręgowej wrzeszowej postawił szefowi CBA Mariuszowi Kamińskiemu zarzuty m.in. przekroczenia uprawnień, Właśnie z takimi zarzutami spotkał się. Kamiński. 30 listopada 2009 roku prokuratura okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie składania fałszywych zeznań przez Kaczmarka, Krauzego i Kornatowskiego. 24 maja 2010 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił wyroki skazujące Piotra Rebia i Krzyślińskiego. 31 sierpnia 2010 roku prokurator prokuratury okręgowej w Warszawie przedstawił Andrzejowi Leperowi zarzuty składania fałszywych zeznań. 7 lutego 2012 roku media podały, iż zatrzymanie Janusza Kaczmarka w 2007 roku było legalne. 13 listopada 2014 roku sąd rejonowy dla Warszawy Śródmieściorzek, 2,5 roku więzienia dla Piotra Ryby i 54 tysiące grzywny dla Andrzejaka. 16 listopada 2015 roku prezydent Andrzej Duda ułaskawił cztery osoby związane z oferą gruntową. Kamińskiego, Wąsika, Postka i Brendela. Tylko, że 31 maja 2017 roku sąd uznał to łaskawienie za bezprawne, a natomiast w 2018 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że konstytucyjne prawo łaski, jako pojęcie szersze od łaskawienia, obejmuje również akty abolicji, <laughs> popierdoleniem. Nie wiem właśnie o co chodzi. Natomiast 20 grudnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie orzekany w drugiej instancji uznał prawomocnie Mariusza Kamieńskiego i Macieja Wąśka za winnych przestępstw w trakcie działań operacyjnych podczas afery gruntowej 9 stycznia 2024. Roku roku skazani zostali zatrzymani przez policję w pałacu prezydenckim. No i teraz oczywiście Duda, a dzisiaj oglądałem jego przemówienie, stoi na straży swojego, swojej racji, że tamto ułaskawienie było w prawie. No ja się nie dziwię, że tak mówi. No trzeba znaczy nie trzeba, ale Rozumiem, że to jest polityka tutaj się idzie w zaparty do samego końca, i Duda do błędu przyznać się nie chce, do rzekomego błędu. No ja tutaj nie jestem konstytucjonalistą, niech się wypowiedzą inne osoby. Natomiast widzę, że większość osób jednak opowiada się po tej stronie, że to łaskawienie nie było prawne i nie można kogoś ułaskawić przed tym, jak został skazany prawomocnym wyrokiem sądu, tylko że co jest ciekawe, Duda zrobił 15, o właśnie jaką kubina wróciła, 15-minutowe przemówienie o tym, że oni są niewinni, i tak dalej, że w ogóle to była sprawa polityczna z tą aferą gruntową i że on w ogóle tak między słowami, że on nie wie, że ta sprawa w ogóle powinna zaistnieć, że sądy są nartgorliwe akurat, akurat w tej sprawie, że w ogóle to jest skandal, że Wąsik i Kamiński zostali zatrzymani, ale jednocześnie totalnie nie wspomina nic o tym, żeby ich ułaskawił drugi raz. No bo jeżeli by to zrobił, no to wtedy sprawy jakby nie ma. No bo to by oznaczało, że Duda napił sobie w brodę i nie przedłoży dobra swoich kolegów, których ułaskawił, nad swoją dumę i honor i przyznanie się pośrednio do tego, że popełnił błąd, no bo tym by było drugi raz ułaskawienie tych osób. No i dzisiaj, jak wracałem od lekarza, to tak jak mówiłem, obejrzałem całe to przemówienie. I w ogóle Duda tam popełnił śmieszny błąd, bo powiedział, że ich uniewinnił Prezydent nie ma prawa uniewinnienia. Prawo łaski, więc nie uniewinnił ich, tylko zastosował prawo łaski. Ja wiem, że ja też się pomyliłem w filmie parę razy wcześniej czyli mówiłem, z, chyba z dwa razy zamieniłem prawo y, uniewinnienie na łaskawienie. No to taki błąd, faktycznie to, to, to był mój błąd. I właśnie możemy coś takiego przeczytać, jedno z takich przemyśleń. Drugie ułaskawienie Kamieńskiego i Wąsika, prezydent się nie ugnie. Na temat aktu łaski prezydenta dla Macieja Wąsika i Marsza Kamieńskiego spór trwa od 9 lat. Czy można łaskawić kogoś, kto co prawda został skazany, ale jeszcze nieprawomocnie? Szefowa kancelarii prezydenta Grażyna na bandy ogłosiła właśnie w serwisie X, że jej szef się nie ugnie. Czyli możemy śmiało stwierdzić, że Duda w piersi się nie klepnie i nawet dla dobra swoich kolegów tego nie zrobi, tak też myślałem. Oczywiście TV Republika, która teraz przejęła już na pełen etat rolę tuby propagandowej PiSu, tam grzmi, że Mariusz Kamiński wtrącony bezpodstawnie do więzienia zapowiedział protest głodowy i że w ogóle skandal, kurwa bio, ludzie i tak dalej. Tak dalej. I to jest w ogóle prawda, bo teraz, co jest śmieszne, Kamiński faktycznie zapowiedział protest głodowy. Na Polsat News Mariusz Kamiński wydał oświadczenie: zapowiedział protest głodowy. I, żeby nie być gołosłownym, mam dla Was zdjęcie oświadczenia Mariusza Kamińskiego, które już najprawdopodobniej było sporządzone w Pierdelku Bożym albo jeszcze na jednostce policji, zaadresowane do byłego Rzecznika Praw Obywatelskich, a obecnie Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara. Oświadczam, że skazanie mnie za walkę z korupcją oraz podjęcie bezprawnych działań dotyczących pozbawienia mnie mandatu. Tato Poselskiego traktuje jako akt zemsty politycznej. W związku z tym, kurde, takie pojedyncze litery to się przenosi do następnego, do następnej linijki. W związku z tym, jako więzień polityczny od pierwszego dnia mojego uwięzienia rozpoczynam protest głodowy. <głodny> więzień polityczny, kurwa, to nie jest więzień. Żądam natychmiastowego zwolnienia z więzienia wszystkich członków byłego kierownictwa CBA objętych aktem łaski wydanym w 2015 roku przez prezydenta RP. Oczywiście w sieci są już filmiki, jak tam zostaje doprowadzony Kamiński z Wąsikiem do aresztu śledczego i z tym też wiąże się pewna kontrowersja, ponieważ szczerze mówiąc, ja sądziłem, że będzie to zrealizowane troszeczkę inaczej. Od razu mówię, oni siedzą teraz na Grochowie w areszcie śledczym. Nie wiem, czy będą tam odbywali karę pozbawienia wolności, bo aresz śledczy docelowo do odbywania kar pozbawienia wolności nie służy. Choć różnie bywa, jeżeli te kary są krótkie, no ale tutaj z aż tak krótką karą do czynienia nie mamy. Ponieważ dostali po roku pozbawienia wolności, to bezwzględnego pozbawienia wolności, co oznacza nie mniej, nie więcej to, że muszą po prostu odbyć tą karę od dechy do dechy, nie ma tam mowy o jakimś wcześniejszym zwolnieniu, czy coś takiego. Ale Policja Warszawa napisała, osoby w stosunku do których przeprowadzono czynności zgodnie z nakazem sądu zostały doprowadzone do właściwej jednostki penitencjarnej. I było to o 10. Więc zajęło to policjanto Dwie i pół godziny, żeby ich tam doprowadzić. I z mojej. Praktyki zawodowej wynika, że ludzi nie doprowadzało się w tak późnych godzinach do aresztu śledczego, ponieważ nie było tam psychologów, nie było tam całego tego zespołu specjalistów. Generalnie ewidencja wtedy nie funkcjonowała, w związku z czym takie osoby w celi przejściowej u nas w, w policyjnych pomieszczeniach sobie siedziały ten czas do rana. Normalnie dostawały jedzenie i tak dalej, spały sobie na, na dołku najczęściej po prostu, i potem były transportowane do zakładu karnego albo do aresztu śledczego za porozumienie tam z oficerem z aresztu śledczego i przejmowane już na Ewidencję, a tutaj zostali doprowadzeni. Rozumiem, że panowie ministry mają po prostu inne, lepsze traktowanie, ale co mnie zastanowiło, możecie spotkać taki filmik, gdzie Wjeżdżają już tak naprawdę na teren tego zakładu karnego i za nimi wjeżdża karetka. Podejrzewam, że któryś z panów ministrów poskarżył się na zły stan swojego zdrowia i wezwali mu karetkę. Nie wiem, czy to jakiś zabieg serio związany ze złym stanem zdrowia, czy po prostu jakaś złośliwość ze strony zatrzymanych, bo zdarza się to zawsze. Znaczy zawsze, no bardzo często się to zdarza, że zatrzymani są po prostu złośliwi i uważają, że jak powiedzą, że się źle czują, to wam zrobią bardzo na złość. Natomiast polskie media to nie jedyne media, które ochoczo komentują tą sytuację, no bo musicie stwierdzić, że jest to sprawa absolutnie bez precedensowa, że dwóch ministrów zostaje zatrzymanych przez policję jeszcze w pałacu prezydenckim. No ja o czymś takim, szczerze mówiąc, nie słyszałem wcześniej na świecie. I tak możemy przeczytać. Polska trafia na nagłówki światowych mediów za sprawą zamieszania związanego z zatrzymaniem byłych posłów PiS, których mandaty wygasił marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Najważniejsze agencje odnotowały, że prezydent próbował powstrzymać ich zatrzymanie przez policję, a następnie policjanci wkroczyli do pałacu prezydenckiego. No tak, bo jeszcze w ogóle Duda tłumaczył się tym, że on tak bardzo chciał zdążyć do tego pałacu prezydenckiego, żeby im pomóc żeby ich uratować z rąk tych okropnych policjantów, no ale kurde, no pal licho, autobus komunikacji miejskiej zastawił mu wyjazd i chłop biedny nie mógł dojechać, do prezydent nie mógł przez autobus dojechać do swojego, do, na, na swoją chatę. Albo nie chciał. Nie no, pan prezydent by nigdy nas nie okłamał. Ehm, no, w każdym razie nie udało mu się wyrwać e, z rąk tych wstrętnych policjantów swoich kolegów. No i dzięki temu możemy przeczytać m.in. na Washington Post, który pisze, że ostatnie wydarzenia w Polsce to dramatyczna eskalacja konfliktu między pisem a obecną władzą. Podobnych komentarzy jest więcej. Tutaj macie screeny między innymi z tych różnych nagłówków, było to w CNN-ie, w Washington Post, w Daily Mail. No, Daily Mail to jest akurat taki tabloid, ale generalnie piszą o tym, piszą o tym na świecie. I tak jeszcze wracając do tematu tego autobusu, to na onecie możemy przeczytać. Andrzej Duda był w tym czasie w Belwederze, gdzie spotkał się z przedstawicielami białoruskiej opozycji. Szefowa jego kancelarii twierdzi, że na wieść o akcji policji chciał wracać do pałacu, ale drogę zablokowała. Autobus komunikacji miejskiej. Urczaki! Motyla noga, noż, cholera jasna. To się skończy tym, że nie będzie przyjęty budżet i zaraz będą przyspieszone wybory. Mówił przed aresztem poseł suwerennej Polski Mariusz Gosek. O już zasanko jest. <laughs> Prezydent zwrócił się do głów państw i szefów instytucji międzynarodowych z pismem informacyjnym, że mamy do czynienia z łamaniem polskiego prawa i konstytucji przez władzę wykonawczą. Poinformowała swojego kancelarii. Zarówno przed komendą, jak i przed aresztem doszło do prób interwencji poselskich. Odbyły się także demonstracje poparcia dla zatrzymanych byłych posłów. Tak. I faktycznie w ogóle Jarosław Kaczyński pojechał tam pod KRP 7 i było tutaj widać, jak ci policjanci tam pilnują tej całej swojej okolicy i mówił, że on to interwencję poselską, teraz będzie przeprowadzać kontrolę poselską, nawet potem pojechał na grochów do aresztu śledczego i tam też coś chciał szponcić. Kto najbardziej nas już Oczywiście pietruszka. Do budynku komendy nie został wpuszczony Przemysław Czarnek. Były minister stwierdził, że trzeba złożyć zawiadomienie o pełniu przestępstwa. A propos wpuszczenia do budynku, to też jest taka beka tam z telewizją Republiką. Że oni weszli tam na komendę i mówią, że że tutaj są przetrzymywani posłowie, proszę reagować, tam, pani oficer, no tam jakaś dyżurna siedziała, działa. No powiedziała, że nie udziela informacji, że rzecznik udzieli informacji, dała mu numer i ten numer nie działał. No ciężko, żeby numer rzecznik działał całą dobę. Nie wiem, czy to było dobre posunięcie ze strony policji, bo teraz się będą do nich przypierdalać, ale, ale było. No cóż. W ogóle jeszcze tak, tytułem zakończenia powiem wam, bo czytałem na stronie Giertych to chyba wrzucił, ale o tym pewnie będzie osobny film. Sekretarz prokuratury okręgowej w Warszawie zawiadamia pana pokrzywdzonego, że postanowieniem z dnia z 4 stycznia 2024 roku wszczęto śledztwo w sprawie stosowania w nieustalonym okresie, jednak nie później niż w dniu 1 czerwca 2020 roku w nieustalonym miejscu za pośrednictwem sieci internetowej podstępnych zabiegów, to jest wymiany korespondencji mailowej pomiędzy Michałem Dworczykiem, Marcinem Wawrzyniakiem, Pawłem Jabłońskim, Izabelą Manto, z Januszem Cieszyńskim i tak dalej, i tak dalej. Tworzenia fałszywych dowodów i innych podstępnych zabiegów podejmowanych w okresie bla, bla, bla. Uzyskania w nieustalonym okresie czasu w okresie czasu, nie pisze się okresie czasu. Kurwa i to wychodzi z prokuratury, ja pierdzielę Jednak nie później do dnia, hmm. Dostępu do całości lub części systemu informatycznego, więc znowu będzie grubo. Gier tych znowu będzie mieszać. W ogóle robi teraz takie całkiem bekowe tweety. Trochę nieprofesjonalne, ale z drugiej strony, czy pisowcy byli profesjonalni przez 108 lat? No słuchajcie, ja nie ukrywam, że czytam sobie to z, z, z lekką satysfakcją. Nie żebym był jakimś fanem było bo ja też uważam, że oni rozpierdolili gospodarkę i nigdy, nigdy nie byłem i nigdy nie będę, ale ale zawsze było się ogląda ludzi, którzy zostali skazani prawomocnymi wyrokami pozbawienia wolności, jak siedzą w pierdelku Bożym. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. Ja jeszcze raz zapraszam do wsparcia mojego kanału. Jeżeli macie taką ochotę, zapraszam na moje streamy na Twitchu, na TikToka, Instagrama. Trzymajcie się. o!